Cześć. Dzień dobry. Witam serdecznie, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku. Witam na kanale Mister Misiek Poleca. Witam nowych, starych widzów. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania, do dołączania do grupy facebookowej. W tej chwili mamy kilka promocji. Oferta jest ważna do niedzieli. Znajdą coś tam dla siebie użytkownicy, jak i zachodnich ciągników serii ciężkiej, jak i 30, 60 i MF-a. Myślę, że dla każdego coś się znajdzie. Jeżeli nie teraz, to w przyszłości. Słuchajcie, moi drodzy, mamy tutaj nowy nabytek. Zainwestowałem kilka złotych w średnicówkę. Średnicóweczka od 50 mm do 160 dzięki przedłużkom, przedłużce, przepraszam, i końcówkom. Więc dzisiaj coś tam się nauczyłem. Nauczyłem się ją troszeczkę obsługiwać. Nie powiem, że ze średnicówką mam pierwszy raz do czynienia w życiu, mimo że niedługo czwórka z przodu. Więc coś tam łyknąłem. Coś tam się, moi drodzy, nauczyłem w dniu dzisiejszym. Dzięki mojemu znajomemu tokarzowi coś się nauczyliśmy, bo ja nigdy nie korzystałem z tego typu urządzenia. Ono jest teraz ustawione niby na zero, moi drodzy, ale to oczywiście jest błąd. Nie jest to zero właściwe w tym momencie i te zero nie będzie oczywiście też w pomiarach, ponieważ właściwe zero powinno być ustawione tutaj 50 mm według średnicówki. Więc 50 mm najprawdopodobniej gdzieś prawidłowy wymiar, jeżeli będę miał tą średnicówkę, a czekam. Pan Marek powiedział, że będzie, to jak będzie, to ja wierzę, że będzie i czekamy. Więc najprawdopodobniej dzięki średnicówce, jeżeli to sobie ustawimy w ten sposób, no to będziemy mogli już wtedy wszystko sobie wyregulować i przekręcić zegar na zero. Wtedy średnicówka będzie nam pracowała w ten sposób lub w ten sposób. Będą odchyły w prawo, w lewo. W zależności od tego, czy będzie ten wymiar większy niż... O! I wymiar będzie 50 w plusie? To wtedy będzie się zachowywać w ten sposób. O, tu. Jeżeli... O, inaczej wam pokażę. Jeżeli to będzie 0, a będzie 50 w plusie, to będzie wskazówka szła w lewo. Jeżeli będzie 50 w minusie, to wskazówka będzie szła w prawo. Nauczymy się tego. Nie jest to filozofia. Pan Piotr, mój bardzo dobry znajomy, tokarz, jak i cudotwórca, moi drodzy, cudotwórca, bo pan Piotr ogólnie zajmuje się od początku swojej kariery ślusarstwem, następnie przeszedł i kontynuuje swoje walki jako firma rodzinna z wieloletnim doświadczeniem. I tu polecam Regeneracja Głowic Piotr Pieścik. Jeżeli ktoś ma ochotę lub przyjemność, ewentualnie już miał przyjemność kontaktu z panem Piotrem. Jeżeli nie, to naprawdę Regeneracja Głowic Piotr Pieścik, Ostrowite koło Rypina. Naprawdę zakład wart, powiem wam szczerze, wszystkich pieniędzy. Nie ma czegoś takiego, że klient jest od drzwi traktowany jako kolejny petent, wejść, wyjść, zostawić pieniądze.
Tam jest każdy temat. Osobówka, ciężarówka, rolnik czy maszyna budowlana. Jest indywidualne podejście do klienta i naprawdę super rewelacyjna firma z 20-letnim doświadczeniem. Naprawdę polecam gorąco. I to taka jest pewna reklama, ale jako dobre słowo, a nie stricte ukryty jakiś sponsoring czy coś w tym stylu. Po prostu bardzo polecam. Więc tak jak mówię, mamy już średnicówkę. Czekamy jeszcze na mikrometr, żeby z mikrometrem można było wtedy sobie to wszystko wyregulować. Jedno co zauważyłem, że jeżeli powolutku cofamy zegar, powiedzmy do tej pozycji zera, to potrafi nam przestawić się zero. Muszę jeszcze tutaj go we własnym zakresie, moi drodzy. O, jeżeli to robię dosyć szybko, ale jeżeli zrobimy wolno, bardzo wolno, potrafi się przestawić. O, widzicie? Już nam się przestawiło. Ale myślę, że to jest po prostu kwestia kilku prób i wszystko opanujemy. Wiem, nie wolno przechowywać w ten sposób. Z tego co się zorientowałem, to zegar powinien być luźny, żeby nie było nacisku na sprężynę i na pewno do tego dojdziemy. Tu mamy pierścienie 0,5 mm, milimetr 2 i 3. Podkładamy sobie pod szpień. Nie wiem jaka jest fachowa nazwa. Na pewno ktoś mnie poprawi. I do pomiaru powiedzmy typowego 68, 58, 43, żeby to sobie wyregulować i ustawić. Myślę, że ktoś mi podpowie. I w komplecie, moi drodzy, jest coś takiego. Czy ktoś byłby mi w stanie powiedzieć, co to jest i do czego służy? Ja podejrzewam, że należy to tutaj przykręcić tą śrubką, ale ta śrubka nie wkręca się do końca. I powiem wam szczerze, nie wiem, co to jest. Tak się zastanawiałem i też nie wiem. Ale na pewno ktoś mi podpowie, co to może być i do czego służy. A przechodząc do meritum dzisiejszego odcinka, moi drodzy, to jest wiele pytań czasami, jakie kupić ramię do C360. To jedyne prawilne ramię, według mnie, to jest ramię z Korulfa. Jakość wykonania. Materiał, z którego jest zrobione, sprawia, że z racji już prawie 19-letniego doświadczenia, bo w maju będzie 19 lat w branży, uważam, że lepszych ramion nie ma. Nie ma też innych ramion pod względem powtarzalności. Są importowane ramiona, są tańsze ramiona, ale niestety wiele razy już się zdarzyło, że na przykład największy babol, z jakim się spotkałem, jeżeli chodzi o ramiona podnośnika do 60, miały jeden ząb więcej. Albo jeden mniej. Teraz nie pamiętam dokładnie, bo to było kilka lat temu. Taka partia poszła. To cały kontener. Od razu wam mówię, cały kontener. To nie była jedna sztuka, tylko to cały był kontener. Raz, że frez był tylko z jednej strony zrobiony, z drugiej już był gładki, nie było frezu. Tu było gładko, tu był frez. I jeden ząb za mało lub za dużo. Trzeba było się nakombinować i tego, żeby na to wpaść w końcu, trzeba było zęby policzyć. I któryś z moich kolegów w końcu na to, nie wiem czy u nas na oddziale w Chełmży, czy na oddziale w Czernikowie, policzył zęby i się w końcu okazało, dlaczego to nie wchodzi.
tak to wyglądało. Nie pamiętam, bo nie wiem, czy to było u mnie jako reklamacja, czy u nich tam ktoś kupił i oddał. Tak to w każdym razie było. Także to wszystko szło do oddania. Tam było kupę reklamacji. Bo raz, drugi, trzeci, raz, że nie wchodzi, była wymieniona, drugi raz, zanim ktoś na to wpadł w końcu, że dlaczego tak się dzieje. A moi drodzy, dlaczego mówię też o ramionach? Bo wielu z was przerabia podnośniki. Dzisiaj będzie pierwszy film o przerobieniu jeszcze podnośnika stricte z rozdzielaczem fabrycznym. Nie jakiś rozdzielacz zewnętrzny, nie jakiś wynalazek, coś. Wszystko zostaje, powiedzmy, że w oryginale, a dłubiemy tylko praktycznie na zewnątrz. No oczywiście tutaj przeróbka podnośnika, jeżeli chcemy ją przerobić do siłowników pomocniczych, to niestety trzeba tutaj przerobić też w środku, ale nie ingerujemy w rozdzielacz. Wiele osób mówi, weź to wypier, wyrzuć ten rozdzielacz, założyć tylko zewnętrzny. Moi drodzy, tak, można zewnętrzny. Tylko, żeby to działało prawidłowo i tak jak powinno, czyli dźwignię, gdzie mieliśmy od opuszczania, opuściliśmy sobie do połowy i podnośnik opuścił do połowy. Opuściliśmy go na dół, opuścił na dół. I za każdym razem, gdy opuszczaliśmy tą dźwignię w to samo miejsce, podnośnik zachowywał się tak samo. I teraz jest to kwestia przyzwyczajenia. Jak najbardziej tak. Tylko mając rozdzielacz zewnętrzny i mając dźwignię, tą dźwignią sterując w rozdzielaczu zewnętrznym, czyli powiedzmy w cyklopie, w turze, gdziekolwiek indziej, rozdzielaczem sekcyjnym, tak, no bo można to nazwać sekcyjnym, za każdym razem nie opuści nam to w samo miejsce. Fakt faktem, na oko jak najbardziej tak. Dobre to jest rozwiązanie do rozsiewacza nawozów, do opryskiwacza, nie wiem, do kosiarki, ustawicie i jeździcie, ale do pługa. Żeby ten pług ustawić za każdym razem na tą głębokość prawidłową, tą dźwignią trzeba machać. Wiadomo, można zrobić EHR, że do tego i do tego ten. Można założyć krańcówkę. I krańcówka będzie ustawiona na pomocą cięgła, że zamyka nam ten i dalej nie opuści. Można jak najbardziej tak. Można zrobić też krańcówkę, że wyżej nie podniesie. Jak najbardziej też. Tylko jest teraz właśnie kwestia prawidłowego tego ustawienia, wyregulowania i żeby nie iść dodatkowe koszta. Więc ja pewne rzeczy rozumiem, nie będę się sprzeczał, każdy robi tak jak uważa i zostawmy to do oceny tym, którzy to użytkują, a my możemy o tym porozmawiać, ponieważ o gustach się nie dyskutuje, ale możemy zwrócić uwagę na zalety i wady i nikogo nie krytykować. W ten sposób, moi drodzy. Bo ja nikogo nie krytykuję, jeżeli ktoś założy sobie rozdzielacz zewnętrzny i będzie mu z tym wygodnie. Jeden lubi żona, która jest od niego starsza o 20 lat, a drugi woli o 20 lat młodszą. Nie dyskutujemy o tym. Dlatego, żeby przerobić podnośnik, dlatego, moi drodzy, żeby przerobić podnośnik z 60-tki, coś na podobę Zetora, do tych ramion należy dospawać w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym. I w tym, tak, stworzeń, FI25. Jeżeli dospawacie w tym miejscu, no to mu zbytnio udźwigu nie zwiększycie, a nawet pogorszycie. Ze względu na to, że będzie miał tu może lżej, ale tu będzie mógł dźwigać mniej. Jeżeli zrobicie tu, to będzie miał ciężej podnosić, ale będzie mógł więcej. Kwestia dźwigni, moi drodzy.
Tak mi się wydaje, i chyba dobrze powiedziałem. Jeszcze muszę się zastanowić. Poczekajcie chwilę. Sam się zakręciłem. Tu, im dalej, to zwiększamy udźwig. Tu zwiększamy udźwig. Im bliżej będzie tu, tym udźwig będzie mniejszy. W ten sposób. Źle wam powiedziałem. Tu zwiększamy. Tu zmniejszamy. Może nie tyle, że zmniejszymy, bo zwiększymy udźwig, ale tu więcej, tu mniej. Tu jak powiedzmy będzie dźwigał tonę, to w tym miejscu będzie dźwigał 700 kg. W ten sposób powiedzmy, że możemy sobie to rozkminić. Dlaczego spawać? Jak najbardziej to jest materiał spawalny, można to pospawać. Jeżeli ktoś ma naprawdę wiedzę i umiejętności, a są tacy ludzie na tym świecie, zrobią to jak najbardziej prawidłowo i będzie wszystko ok. Można kupić też do C360 ramiona od Zetora 7211 prawe i lewe, ale moi drodzy, to są straszne koszta. Dwa ramiona około 2200-2300 chyba złotych, więc to się chyba mija z celem. Prędzej kupić jakiś podnośnik używany od Zetora kompletny z ramionami. Można jak najbardziej też. I siłowniki, moi drodzy. Jakie siłowniki do 60? Siłowniki oczywiście też od Zetora. Od Zetora 7211 bądź Zetora 7340. Tutaj mówimy 40, ale to powiem wam tak. Zetor, ten siłownik do 7745 był zakładany, a następna generacja Zetorów, czy to można nazwać UR2, wątpię, ale powiedzmy, że nazwijmy to UR2, czyli Zetory 3320 w górę. Mają zamontowany siłownik troszeczkę grubszy i to dzięki wam, moi drodzy, nauczyłem się, bo wy mi poprawialiście. Jest to siłownik hydrauliczny jednostronnego działania i tu ma odpowietrznik, ponieważ tu jest tłoczysko i cylinder i na tłoczysku są uszczelnienia, więc tu jest powietrze, które tym otworem musi się wypchnąć. A to jest siłownik nurnikowy, czyli uszczelnienia jest tylko u góry i olej wypycha nam nurnik. Więc to jest taka różnica. Tu mamy średnicę, jeżeli dobrze pamiętam, do 32, a tu mamy średnicę 50. Więc ten jest troszeczkę słabszy, ten jest troszeczkę mocniejszy. Siłowniki na jabłka Fi25 krótsze są niż w Ursusie C385, jak najbardziej do C360 i Zetora. Czy pasują do Zetora 7245 te grubsze? Nie wiem, moi drodzy, nie powiem wam tego, ze względu na to, że nie wiem. Ja tego nie przerabiałem, a w swojej karierze takiego zapytania nie miałem. Ale na pewno oglądają mnie ludzie, którzy coś takiego robili. Więc jeżeli ktoś zamieniał te siłowniki, prosiłbym o informację. Ja na pewno to przyjmę do wiadomości i na pewno tego się nauczę. Kolejna rzecz, moi drodzy. Jeżeli już tutaj do konsoli, do tych zaczepów, dorobicie sobie czopy, zamontujecie te siłowniki, przerobicie ramiona, to trzeba skądś dać zasilanie. I moi drodzy, nie obędzie się tutaj od penetracji podnośnika. A mianowicie trzeba wywiercić z boku otwór, nowy otwór i tą rureczkę trzeba przerobić bądź
pod jedne oczko dać dłuższą śrubę. Taką śrubę można kupić od podnośnika, od siłowników pomocniczych, od podnośnika od 80, 18, jest dłuższa, na dwa oczka, 18, dokładając tutaj oczko, czy to pod zawór, czy pod śrubę do rozdzielacza, aby wyprowadzić na zewnątrz, przez ten nowy otwór w korpusie podnośnika, zasilanie na cylindry zewnętrzne. Czy cylindry zewnętrzne mają sens do C360? Powiem Wam tak. Co mam Wam powiedzieć? Uważam, że nie. Może to jakiś udźwig zwiększy, ale w standardowej C360, jeżeli wszystko działa prawidłowo, to ja miałem ładowacz Troll. Fakt faktem odsunięty od, z ramieniem odsunięty od ciągnika. On sobie dawał w zupełności radę, podnosił, nie opuszczał, bo był prawidłowo uszczelniony, zmontowany. Tam nic się nie działo. Fakt faktem Troll, nie pamiętam ile ważył, ale była to najcięższa maszyna, jaką dysponowaliśmy jako zawieszaną. I ten ciągnik dawał sobie z tym radę. Wiadomo, że klienci zakładają jakieś pługi obrotowe, ale zwiększenie udźwigu bez wzmocnienia korpusu skrzyni i silnika ramą oraz bez dołożenia obciążników z przodu bądź przedniego napędu, uważam, że ingerencja w podnośnik z tyłu nie ma większego sensu. Mogę się mylić, ale to jest moje zdanie, moi drodzy, że to po prostu jest inwestowanie pieniądza w coś, co nie przyniesie efektu, jaki powinien być. Zapniecie opryskiwacz 800 litrów plus woda plus ten będzie tona. Jak najbardziej te siłowniki pomogą, będzie to dźwigało do góry, ale co z tego, jeżeli nie będzie dociążony przód, nie będzie ramy, można ten ciągnik w bardzo prosty, szybki sposób złamać, szczególnie gdy do traktora dorwie się młodzież, gdzie pedał w podłogę, piątka i ogień. Więc nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Jeżeli ktoś ma taką modyfikację, a mają, ma wiele osób, pewna siuntka u pewnego youtubera, która miała być czerwona, później była żółta chyba. Nie wiem, jak tam dokładnie to było, bo nie oglądam. Później chyba utrawi garaż chłopaków. Jest na pewno podnośnik wzmocniony, ale przy ich przeróbkach i to ma to sens, jak najbardziej. Ten podnośnik przy takich ingerencjach od A do Z i od przodu do tyłu. A kwestia jest po prostu, czy komuś tak, taka przeróbka będzie potrzebna. Jeżeli chcecie zwiększyć udźwig, można to zrobić i myślę, że w następnym odcinku Wam o tym opowiem, jakie są pewne różnice i co można sobie zrobić, żeby ten udźwig delikatnie zwiększyć i żeby to działało bez ingerencji i kosztów w siłowniki. Moi drodzy, jakie to są koszta? Samo ramię około 300 zł, siłowniki 400-450 zł. To tak, żebyście jakąś tam odpowiedź mieli. Pozdrawiam Was, trzymta się, do następnego, cześć.